Tu już się kameruje. Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czoł z tej strony, kłaniam się. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować ciekawy produkt od firmy iChess. Jest to pierwsza składana elektroniczna szachownica. Zresztą fajnie zapakowana. To jest dosyć użyteczny temat, jeśli chcemy sobie na przykład pofrunąć z szachownicą do parku. Nie zajmuje tyle miejsca, co te modele nieskładane. Pełne wymiary turniejowe, o tym zaraz powiem. Spróbuję ją wyciągnąć, może się uda, może sobie krzywdy nie zrobię. Za momencik moi drodzy wszystko rozłożę, rozstawię, pokażę Wam jak to mniej więcej wygląda. Dobra, otwieramy tę kasetkę. Wyobraźcie sobie, że to wszystko jest naszpikowane elektroniką w środku, chociaż tego nie widać. No, wygląda to prawilnie. Mamy bierki, dwa hetmany. Zobaczcie, to jest też atut, jakby nie było. No, pachnie drewienkiem, to mi się podoba. Za chwileczkę wszystko rozłożę i zaprezentuję Wam szachownicę tak naprawdę w pełnej krasie już. A powiem Wam szczerze, szachownica robi wrażenie. Świetnie kontrastuje, no aż mam ochotę schrupać tę czekoladkę. Nie jest tylko piękna. Jest także inteligentna, gdyż naszpikowana elektroniką, czego nie widać na pierwszy rzut oka, co może być atutem. Tak jak mówiłem, pełne wymiary turniejowe ułatwiają nam trening pod kątem zawodu w prawdziwym życiu. Tutaj mamy też miejsce na grawer, zresztą tutaj jest takowy. To też fajna opcja w kontekście prezentu dla kogoś. Można z dedykacją taką szachownicę mu podarować. Teraz ktoś zapyta, Marian, o co chodzi? Elektroniczna szachownica co, świeci w nocy? No, nie do końca świeci w nocy. Chodzi o to, że ona łączy się bezpośrednio z naszym kontem na liczesie za pomocą aplikacji iChess, którą możecie pobrać w sklepie Google chociażby. I łączy wtedy szachownicę z Bluetoothem, czyli z naszym telefonem, z urządzeniem, jednym słowem, i jesteśmy w stanie przenosić posunięcia wprost do programu, czyli wprost do aplikacji iChess, grając chociażby i z botami, grając z żywym przeciwnikiem przez sieć. I to jest fajny atut, bo możemy sobie właśnie wtedy przestawić nasz wzrok na szachownicę 3D, a nie grać tylko na diagramach 2D. Jak już postanowicie pofrunę z tą szachownicą do parku, żeby pograć ze znajomymi, albo pograć na przykład z kimś przez sieć, ale w parku, na słoneczko opalając się, to nie musicie brać ze sobą akumulatora, gdyż ta szachownica ma wbudowaną baterię. Myślę, że dosyć ciekawy produkt, warto się temu przyjrzeć. Ja wszystkie potrzebne linki pod tym filmikiem oczywiście umieszczę, żebyście mogli zobaczyć bezpośrednio stronę firmy, stronę producenta. No i co, tym samym dziękuję za uwagę, żegnam się z Wami cieplutko, serdecznie.